To jest właśnie taki, taki twór sklejony z tych cech. Puściła sprawczość, zdolność do zarabiania pieniędzy itd. Są takie badania przeprowadzone przez jednego z polskich profesorów, które mówią o tym, że noworodki płci męskiej bodajże do 6 miesiąca życia mają wyższą wrażliwość emocjonalną niż noworodki płci żeńskiej. Natomiast proces socjalizacji, czyli właśnie wychowywanie, skutecznie odcina mężczyzn od zdolności do kontaktu z tymi emocjami. A to bardzo ciekawe. Ci nie mieli wyjścia? Musieli tacy się stać? To jest pokłosie bardzo starego etosu męskości, który funkcjonował przez chyba eony całe. Trudno powiedzieć, kiedy to się zaczęło. Prawdopodobnie zaczęło się wtedy, kiedy człowiek spotykał drugiego człowieka i okazało się, że to czasami bywa groźne. Mam na myśli po prostu etos wojownika albo rycerza. Pozwolić dziecku, pozwolić chłopcu płakać czy nie bądź beksa? Cześć, dzień dobry. Chodzą słuchy, że prawdziwych facetów już nie ma. Czy istotnie tak jest? Ja nazywam się Mateusz Chładki, jestem dziennikarzem Dzień Dobry TVN, a ty jesteś? A ja nazywam się Jacek Masłowski, zajmuję się zawodowo pracą z mężczyznami. Właśnie prowadzę fundację, e, która nazywa się Maskulinum, jestem też psychoterapeutą, to takie moje dwa główne zajęcia. I jesteś autorem książki, czasem czuły, czasem barbarzyńca. Między innymi współautorem. I czy taki jest współczesny facet? Czasem czuły, czasem barbarzyńca? Wiesz, co ja sobie myślę, że to jest pewnego rodzaju aspiracja, natomiast bardzo duża ilość różnego rodzaju ograniczeń, które napotykają mężczyźni e, chcący samorealizować się jakoś w życiu, trochę jeszcze w tym przeszkadza. A jakie to są ograniczenia? Są głównie przekonania mhm. wynikające no, w dalszym ciągu z dobrze ugruntowanych stereotypów w kulturze, która nas otacza. No, i oczywiście jedno z tych przekonań, które wydawałoby się jest już zupełnie niemodne, obśmiane, czyli to, że chłopaki nie płaczą, niestety trzyma się dalej mocno. Ale przecież płaczą. Niektórzy tak. Mhm. Natomiast większość nie. Dalej jest to odbierane jako słabość. I w ogóle to słowo słabość i mężczyzna to są takie słowa, które się ze sobą za bardzo nie chcą spotkać. Były takie badania przeprowadzone w Stanach, z których podobno wynikało, że większość ludzi, pytana o to, jaka jest definicja mężczyzny, albo inaczej, jakie przymiotniki opisują mężczyznę, to było tam ostry, mocny, silny. Nie było tam nic o wrażliwości, o czułości, hmm. o empatii. I tak się zastanawiam, skąd się wziął ten wzorzec? Ten silny, ostry? Silny, ostry, nieprzystępny, nie mówiący o emocjach, nie okazujący uczuć. Wiesz, co to jest pokłosie? bardzo starego etosu męskości, który funkcjonował przez chyba eony całe, trudno powiedzieć, kiedy to się zaczęło. Prawdopodobnie zaczęło się wtedy, kiedy człowiek spotykał drugiego człowieka i okazało się, że to czasami bywa groźne. Hmm. Mam na myśli po prostu etos wojownika albo rycerza, czyli ewolucję tego, tego etosu. Otóż etos wojownika opisywany jest właśnie dokładnie takimi przedmiotami, które są bardzo ściśle kojarzone z patriarchalnym podejściem do realizacji życia mężczyzny, czyli właśnie silny, niezłomny, sprawczy, zdecydowany i nieokazujący emocji, szczególnie tych, które powszechnie uznawane są za negatywne, choć w świecie zawodowym tak nie nazywamy tego, tych emocji, to są emocje trudne, takie jak właśnie smutek, bezradność, żal i tak dalej. W opisie tego etosu, etosu wojownika, taka emocja, która zdecydowanie jest z męskością skorelowana, i jest przestrzeń na to, żeby mężczyźni ją wyrażali. To jest złość po prostu. Mhm. Ale to też bierze się z tego tak, tak, tak po ludzku, że no, no facet to był ten, który miał y, bronić domu, bronić rodziny, i też szedł na wojnę. I co? Jak on miał bronić, to on się nie mógł sam rozkleić, tak? No wiesz, co, tak sobie myślę o tym, że jeżeli by się spotkało dwóch przeciwników w innym miejscu niż, nie wiem, y, tafla y, lodu w meczu hokejowym albo boisko piłkarskie i jeden drugiego no jednak miałby mocno okaleczyć lub wręcz zabić, no to rozkrojanie się byłoby przeciwskuteczną y, cechą, która nie pozwalałaby być skutecznym no, po prostu mordercą, mówiąc prosto. Czyli co, faceci nie mieli wyjścia? Musieli tacy się stać? To nie do końca tak jest, dlatego że w y, kulturze, przynajmniej taka jest moja wiedza, w danych epokach historycznych nigdy nie funkcjonował jakiś pojedynczy etos męskości, tylko było ich równolegle kilka. I tu ci wpadnę w słowo, dobra. bo tak mówisz o tych rycerzach, o tej waleczności, o tej walce, ale jakby tak przeanalizować na przykład antyk, wiesz, Grecję, Rzym. No to przecież tam z, z tą męskością bywało różnie i też umówmy się, relacje między mężczyznami mhm. były bardzo niekiedy ciepłe i pełne atencji. Zupełnie inne niż, niż takie, które opisalibyśmy słowem szorstkie. I ci faceci byli trochę inni w antyku. To zależy, którzy, wiesz? No Tak, no, ale ja o tym mówię, że były różne, wiesz, w różnych tak. epokach były różne To Znaczy w, nowe, w tych samych epokach były różne. Tak, tak, tak. No bo jeżeli popatrzysz na Antyk, no to mamy na przykład sparte. No tak, w, spal, waleczni Spartanie, o. prawda? Tam nie było miękkiej gry, zrzucani ludzie ze skały, jak przyszło co do czego. Starzy na przykład ludzie. Ale też dzieci. Ale też dzieci. Nowonarodzone. Nowonarodzone? No tak, no właśnie o tym mówiłem, że w danej epoce historycznej nigdy nie było jednego, jedynie mm. obowiązującego etosu, tylko równolegle było ich kilka, a te etosy ich um, specyfika, że tak powiem, wynikała z aktualnych potrzeb społeczności, która te etosy tworzyła. Tak samo mówimy tu o etosach męskich, ale takie etosy również dotyczyły kobiet i w dalszym ciągu dotyczą. Z tego wniosek, że w różnych epokach y, y, były różne. Stereotypy, różne wizerunki mężczyzn, różny ten etos męskości, ale w takim razie dlaczego jednak bardziej przebił się ten o ostrym, twardym i nie pokazującym emocji facecie? Być może dlatego, że to jest taki etos, który zapewniać miał zwycięstwo. W związku z tym trudno mi się odwoływać do jakichś ewolucyjnych i biologicznych historii w tej sprawie ale wydaje się, że ten etos on jest cały czas aktualny po prostu. Zresztą powiedziałeś o tym, że powołałeś się na badania amerykańskie. My mamy bardzo dobre badania polskie, które ukazały się bodajże w 2021 roku, które przeprowadzono w 66 krajach. I one dokładnie podkreślają, że męski to jest właśnie taki, taki twór sklejony z tych cech Typu siła, sprawczość, zdolność do zarabiania pieniędzy i tak dalej. Ta sprawczość męska jest, ona, ona jest niezwykle ważna i nośna w kontekście konstruowania etosów męskości. No i ten etos wojownika wydawał się być takim etosem, który no zapewniał danej społeczności prosperitę, mówiąc prosto. No tak, ale przecież świat się zmienia i role kobiet i mężczyzn też się zmieniają. Wiesz co, to... trochę się z tym nie zgodzę, że tak się bardzo świat zmienia, bo to zależy, jaki świat, my mówimy z perspektywy świata zachodniego. Natomiast kawałek dalej na wschodzie już tak do końca to nie wygląda. No ale może ta e e ewolucja jeszcze tam po prostu nie dotarła. No a ona, mam nadzieję, że nie dotrze do nas z powrotem, wiesz? Ponieważ ja się zyszy, z... Że, to, że Zrobimy krok w tył. Bo ty uważasz, że już, już takim etapie. My jesteśmy na takim etapie, że facet może płakać, czy jednak u nas wciąż facet nie płacze. To jest trudne pytanie, dlatego że ono składa się, ta odpowiedź składałaby się z deklaratywności i rzeczywistości. Mm -hmm. Deklaratywnie oczywiście płacze. bardzo chętnie zapraszamy mężczyzn do tego, żeby płakali. Natomiast realnie to bardzo różnie wygląda. I e, całkiem niedawno miałem przyjemność uczestniczyć w ciekawej konferencji, która prezentowała też wyniki badań dotyczących mężczyzn w Polsce, gdzie jedna z dziennikarek, e, zaangażowana w taki projekt różnego rodzaju wywiadów z mężczyznami, taki przekrojowy projekt pokazujący, jak wygląda rzeczywiste życie różnych mężczyzn w różnych częściach kraju, o różnej pozycji społecznej itd. To tam się pojawia taka no, trochę przykra konstatacja, że my jako społeczeństwo dalej nie jesteśmy gotowi na to, żeby przyjmować płaczących mężczyzn. Oczywiście są wyjątki od tej reguły w jakichś mniejszych kręgach, owszem, ale co do zasady, to dalej nie. No to porozmawiajmy o tym, jak z tym czują się mężczyźni. Bo, bo ty sam organizujesz warsztaty dla mężczyzn, tak. spotykasz się z mężczyznami, i teraz tak wiemy już, jakie jest oczekiwanie. Znaczy, wiemy, no nie wiemy, ale trzymając się tego, co ty mówisz, że tak wciąż nie ma gdzieś przyzwolenia na to, żeby facet był tym płaczącym, choć może deklaratywnie jest, no to teraz zastanówmy się, co czują ci faceci, kiedy na przykład chcieliby popłakać, ale oni wiedzą, że te łzy nie będą dobrze odebrane. Czy faceci w ogóle mają z tym problem? Cóż, ja mam, ja bym nie chciał publicznie płakać. Ja bym chciał mieć jednak wizerunek tego twardego, ale jednocześnie empatycznego. Czekaj, dlaczego byś chciał mieć taki wizerunek. Yy, bo to Może siłę. zamienię na chwilę rolę i zapytam ciebie. Ale to jest chyba bardzo proste. Chyba wszy... Ale kobiety tak samo lubimy być silni. A czy są, są różne te modus operandi, tak, bo no mówisz, tak. że są kobiety, które e, lubią czuć wsparcie partnera i lubią być e, tymi słabszymi, tak. Zakładam jednak, że e, są takie, które chcą być silne. Ja myślę, że nie tyle lubią być tymi słabszymi, tylko tymi, które, Zaopiekowanymi. Tymi, które chcą móc pozwolić sobie na bycie słabymi. Okej. Okay. I to jest ta zasadnicza różnica, no, że w świecie kobiet, no to też wynika oczywiście z kontekstów kulturowych i historycznych, Dalej mamy zgodę na to, że kobieta może sobie pozwolić na bycie w słabości, tak to nazwijmy, bo nie chce używać słowa słabą. Tak, natomiast na przy danym etapie, mężczyzn, z danym problemem na przykład sobie nie radzi i nie ma problemu z tym, żeby pokazała to, tak? Tak jest, natomiast no właśnie ta, ten ciężar kulturowy w dalszym ciągu stanowi dla mężczyzn swego rodzaju opresję w tej sprawie. Ale to nie jest ciężar, powiem ci szczerze, dla mnie, chęć bycia silnym. Bo to jest jedno, chcieć być silnym, drugie, czy silnym się udaje zawsze być. A ja, ja mówię o przymusie bycia silnym. To mm. jest różnica zasadnicza, to jest właśnie ciężar. I te stereotypy, o których mówimy, one w dalszym ciągu kładą nacisk na przymus bycia silnym. No i jak się faceci z tym przymusem czują? No cóż, i to jest dosyć głębokie pytanie, i odpowiedź znowu złożona, ponieważ to zależy, którzy oczywiście mężczyźni. Ale to z tego wynika, że na żadne z tych pytań nie da się konkretnie odpowiedzieć. No nie da się konkretnie odpowiedzieć na żadne z tych pytań, bo ono oczywiście nie dotyczy bardzo zarysowanego jaskrawo e, czy to etosu, czy modelu funkcjonowania mężczyzn, bo takiego dzisiaj praktycznie nie mamy. Ale przepraszam, że Ci wpadnę w słowo, bo, bo może na przykładach. Rozmawiałem ostatnio z moim znajomym, który gdzieś no, poniekąd jest osobą publiczną mhm. i e, pozycjonuje się jako... E, Facet, który zna się na modzie, który dużo ćwiczy jednocześnie, który świetnie wygląda, ale też jest ojcem, jest naukowcem, pracuje naukowo, ma nawet tytuł doktora. I rozmawialiśmy o jego synu. To jest jeszcze mały chłopiec. I on powiedział coś takiego: Ja bym nie chciał, żeby mój syn w ogóle rozważał to, że mógłby założyć sukienkę. Czyli to jest już jego obawa, że jego syn mógłby okazać się na przykład osobą transpłciową. Okej. Okay inny mój znajomy kiedyś pokłócił się ze swoją żoną o to, że za bardzo tłumaczyła ich małemu synkowi, jak ten powinien się ubierać i jak powinien dobierać kolory, kolory ubrań. I on sobie powiedział wprost, ja nie chcę, żeby mój syn się na tym znał. Okej. Okay. Czyli jakby, no też idziemy w pewien... Ym... Podtrzymywanie tego etosu Ta. właśnie. Bo, bo co by się stało, gdyby ten syn wiedział na przykład, że... No nie wiem, teraz rzucę, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, że róż i czerwień nie do końca grają. Hmm. Nie wiedziałem, że nie grają do końca. Ja też nie, ale. No... Ale róż mi się dobrze kojarzy. To jeden z trzech kolorów, które można śmiało nie, ale wiesz, nie... co mi założyć do garnituru. No, ale wiesz, o co mi chodzi? Jakby, że, że, że... No, dlaczego tak się dzieje? Co byłoby w tym złego? Prze przecież nic tak naprawdę. To zależy dla kogo. No, Najwyraźniej nie. jakaś tam bariera jest. Ale zadałeś mi trochę inne pytanie, próbuję na nie odpowiedzieć, to wrócę do tego, dobra? Zadałeś mi pytanie, jak się czują mężczyźni właśnie z, tą, z tym ciężarem, z tym, z tym koniecznością bycia silnymi. I powiedziałem, że to jest, odpowiedź jest dosyć złożona, ponieważ większość mężczyzn wybiera drogę nieczucia się, czyli braku dostępu do emocji. Omijają ten temat. Kiedy przyglądamy się współczesnym mężczyznom, czytamy literaturę fachową na ten temat, ja już o tym mówiłem w wielu miejscach, to większość mężczyzn po prostu udaje przed sobą i przed światem różnego rodzaju pozycje, różnego rodzaju nastroje i tak dalej. Mężczyźni wybierają często drogę braku kontaktu z własnymi emocjami to tak da w ogóle? No jasne. Że ja jestem też mężczyzną i ja jestem cały złożony z emocji. No być może, natomiast kiedy siadasz sobie, wiesz, w takim męskim gronie i zadajesz drugiemu pytanie, okej, okay, co u ciebie, to co usłyszysz? Szczerze? Szczerze. Długie wywody. No, a większość się odpowie, spoko, normalnie, jest okej. Okay. Albo i Ale nie to nie zależy nic... chyba od stopnia bliskości. No bo, no bo wiadomo, jak, o, jak, jak ty, byś, jak ty byś mnie zapytał, co u mnie, to bym powiedział, Jacek, spoko, dobrze jest. Jasne. Jak to w życiu? Ale jeżeli rozmawiam z osobą, którą bardzo dobrze znam, zjedliśmy tę przysłowiową beczkę soli, i, i wiem, że to nie jest osoba, która na chwilę się gdzieś pojawia w moim życiu, no to wtedy zdobywam się na dużą szczerość. I tutaj masz rację, mówiąc o stopniu bliskości, i tutaj już warto wziąć pod uwagę fakt. Że znakomita większość mężczyzn nie ma bliskich relacji z innymi mężczyznami. Nawet w ogóle nie ma bliskich relacji z nikim. I to jest ten problem, o którym tutaj warto powiedzieć, ponieważ oni funkcjonują w bardzo dużym osamotnieniu. Jeżeli chodzi o zdolność do budowania bliskich relacji z mężczyznami, to na ogół nie mają tej zdolności, dlatego że nie mieli gdzie nauczyć się takiej kompetencji. A czemu nie, nie uczą się tego w szkole i na boisku? Bo w szkole i na boisku są przede wszystkim kobiety. Krótko mówiąc, jeżeli chcesz się nauczyć bliskiej relacji z mężczyzną, no to musisz mieć takich mężczyzn, którzy ci w tym pomogą. Droga rozwoju współczesnego mężczyzny w znakomitej mierze opiera się o kontakty z kobietami. No tak, bo większość nauczycielek to... jest. Tak, ale też w domu, generalnie przestrzeń, która póki co w dalszym ciągu zajmuje się wychowywaniem chłopców, dzieci w ogóle, no ale też chłopców, to są kobiety. I statystyczny mężczyzna, pierwszego mężczyznę, takiego dojrzałego, który mógłby być dla niego pewnego rodzaju wzorcem do naśladowania też w obszarze umiejętności budowania bliskich relacji, no to jak ma szczęście, spotyka w szkole średniej, a częściej jeszcze na studiach. Ale byli kumple, wiesz, zawsze. to nie zawsze... są bliskie relacje. To są bardzo powierzchowne relacje. I takich relacji mężczyzn, mężczyźni mają dużo. Tylko, że one są płytkie. To są takie stereotypowe relacje rozmawiania o... W samochodach, dziewczynach, yy, jakichś tam prostych historiach, ale takie prawdziwe otwarcie się z tym wnętrzem, które niejednokrotnie domaga się tego, żeby zauważyć różnego rodzaju przeżywane emocje, to dla wielu mężczyzn to jest w ogóle elitarne zjawisko. A facet potrzebuje tego w ogóle? Bardzo. Są jakieś badania? Coraz więcej mężczyzn przyznaje się wprost, że tego potrzebuje. Wiesz co, Nie ma badań mówiących o tym, że facet tego potrzebuje sensu stricte. Ale my, my chodzimy, poruszamy się, to jest taki grząski grunt, bo, bo zaraz wyjdzie, że, bo wiesz, ja, ja już chciałem cię zapytać tak, a może ten facet to jest tak skonstruowany psychicznie, że on tego nie potrzebuje, ale zaraz ktoś powie, ale, ale co to znaczy, co to za różnicowanie skonstruowany psychicznie inaczej niż kobieta? Nie, wszyscy czujemy tak samo, czujemy wszyscy tak samo? No nie. No nie. To znaczy, powiedziałbym tak, na starcie naszego życia można przyjąć, że tak, nie pamiętam w tej chwili badań z pamięci, ale są takie badania przeprowadzone przez jednego z polskich profesorów, które mówią o tym, że noworodki płci męskiej bodajże do szóstego miesiąca życia mają wyższą wrażliwość emocjonalną niż noworodki płci żeńskiej. Natomiast proces socjalizacji, czyli właśnie wychowywanie, skutecznie odcina mężczyzn od zdolności do kontaktu z tymi emocjami. A to bardzo ciekawe. No. To jest bardzo ciekawe. Mhm, też tak uważam. I to właśnie powoduje, że dla wielu mężczyzn ta sfera nie, jest raczej sferą zabronioną, a nie niepotrzebną. Są tu bardzo ciekawe badania pokazujące, jak wygląda ścieżka e, funkcjonowania kobiety i mężczyzny statystycznie, mhm. która, które te osoby podejmą próbę samobójczą. I okazuje się, że znakomita większość kobiet na rok przed podjęciem próby, która na ogół jest nieskuteczna ponieważ tutaj, no, mężczyźni są ewidentnymi zwycięzcami, ponieważ 85% skutecznych samobójstw w Polsce to są mężczyźni właśnie, to ta kobieta już rok wcześniej poszukuje różnego rodzaju wsparcia. No i też ma znacznie szerszą e, możliwość sięgania po to wsparcie, bo ma szerokie kontakty społeczne, nie ma e, takiego negatywnego, pejoratywnego podejścia do sięgania po pomoc u różnego rodzaju profesjonalistów. Tymczasem mężczyzna Statystyczny mężczyzna, on funkcjonuje w takim trybie, że on musi sobie sam poradzić. I to naprawdę to się zmienia powolutku. Między innymi praca naszej fundacji jest na rzecz tego właśnie, aby wyjść z tej opresji, ale to nie jest jeszcze zjawisko tak powszechne. Tak. Spoglądam w telefon, bo szykując się do naszego spotkania, natrafiłem na bardzo ciekawy artykuł, w którym było napisane, jest napisane, że u mężczyzn też zachodzą zmiany, kiedy mają zostać rodzicem. Na ogół tak jest. No właśnie, jakie to są zmiany? A to bardzo różne znowu, ponieważ można by je podzielić na przynajmniej dwa rodzaje zmian. Mm -hmm. Pierwsza zmiana dotyczy tego, że coraz większa część współczesnych młodych ojców, nie mam na myśli wieku, tylko staż ojcowski, ich podejście do ojcostwa jest bardzo... Młodych rzeczy nie jest młodym metrykalnie, ale dopiero w późniejszym wieku został tak. Tak, późniejszym tak. niż kiedyś zostawali, prawda? Nie 20 lat lat. Tak, 30 albo po raz kilka. kolejny został ojcem, będąc już starszym mężczyzną, prawda? Bo to też zjawisko, które jest coraz powszechniejsze. To ci mężczyźni zaczynają rozumieć wagę w ogóle ojcostwa. W związku z tym, i to jest bardzo widoczne na przykład na tych warsztatach, które prowadzimy czy w psychoterapii, sam fakt stania się ojcem. Otwiera przed wieloma mężczyznami drogę do poszukiwania samorozwoju, poradzenia sobie z różnymi transgeneracyjnymi traumami, które przenoszą z pokolenia na pokolenie, a więc jest to bardzo silny motywator właśnie do tego, żeby wyjść z tej opresyjnej kultury takiej męskości, o którą mnie pytasz. Czyli on na przykład wie, czego nie dostał, nie zaznał we własnym rodzinnym domu, na przykład bliskości ojca swojego. Tak przytulenia, jakiegoś takiego gestu wyrażającego aprobatę. Mhm. I teraz, jak sam zostaje ojcem, to już wie, że chciałby inaczej. Tak, wie, że chciałby inaczej i poszukuje możliwości realizacji tego ojcostwa już w innym stylu. I dlatego bardzo wielu mężczyzn właśnie wybiera drogę, czy to psychoterapii własnej, czy uczestniczenia w różnego rodzaju inicjatywach, takich promęskich, które między innymi my prowadzimy. Ale ważne jest też to, że to nowoczesne ojcostwo, które właśnie Hmm. nawet nie tyle dopuszcza wrażliwość męską, ale wręcz promuje tą męską wrażliwość, no to właśnie jest społecznie akceptowalne. Czyli dzisiaj ojciec, który przytula dziecko, który wychodzi z wózkiem, ale nie mówimy tylko o noworodkach. Te dzieci przecież nie zostają w tym okresie rozwojowym. Krótko mówiąc, ojciec zaangażowany emocjonalnie w relacje z dziećmi to jest wręcz bardzo pożądany i doceniany typ człowieka, chociaż bardzo ciekawe zjawisko. Na jednym z męskich kręgów, które prowadzę, jakieś trzy miesiące temu wywiązała się taka rozmowa dotycząca właśnie tych funkcji opiekuńczych ojców. Niektórzy mężczyźni no, mają małe dzieci. I dzielili się taką sytuacją, tu z Warszawy, Żoli i Bosz, piękny park, trzech mężczyzn w środku dnia z wózkami, dzieci się bawią, mm -hmm. gdzieś tam na placu zabaw podchodzi do nich starsza kobieta i mówi no tak, darmo zjady, zamiast w pracy byś to tutaj siedzą z dzieciorami, no nie? I to jest właśnie przykład Ale są tego, też kobiety, nie starsze pani, które wzruszają się na widok mężczyzny z wózkiem w parku A, powiedziałem. Ale I nawet uważam, że to jest sexy. Dokładnie to mam na myśli, ale zauważ, że to jest zmiana pokoleniowa. Że nasi ojcowie byli wychowywani nie przez te panie, co dzisiaj widzą seksji 20 czy 30 paru latków. Z wózkiem w parku. Tak, bo to są zasadniczo rówieśniczki tych, którzy wtedy byli dziećmi. Natomiast mężczyźni na pokolenia... tak, On taki fajny, ja bym też chciała takiego, co to z dzieckiem będzie szedł na spacer, a ja będę mogła się zająć sobą. No na przykład, prawda? Dostanę wsparcie w tej sprawie i tak dalej. On jest bezpieczniejszym rodzicem, równie kompetentnym i tak dalej. Ale to się właśnie tworzy ten wzorzec. Wcześniej tak on nie funkcjonował, o czym jest właśnie ta wypowiedź pani starszej. Są podobno badania, które pokazały, badania dotyczące Polaków, że mężczyźni wcale nie stawiają na pierwszym miejscu kariery w pracy, kariery zawodowej. Oni też chcą mieć czas właśnie na bycie tymi ojcami, bycie mężami i na życie prywatne. To też jest znak czasu. No zdecydowanie się z tym zgadzam. Tak jak powiedziałem, dla coraz większej rzeszy mężczyzn w ogóle sama idea ojcostwa staje się ideą przewodnią ich życia. A wcześniej ta realizacja męska, taka walidacja męskości, ona odbywała się przede wszystkim przez właśnie umiejętność realizowania się w pracy zawodowej, przynoszenia łupków do domu i tak dalej. Dzisiaj mężczyźni mają już tutaj wybór w tej sprawie. Im więcej tych wyborów będą mieli, tym łatwiej będzie im rezygnować właśnie z tej opresyjnej myśli o, tem o męskości, o, której, o którą mnie pytałeś wcześniej. Ale zmieniają się też rozwiązania prawne, które to mężczyznom ułatwiają, tak? Bo może iść na tacierzyńskie... No tak. I, i, tylko też, żebyśmy nie poruszali się w jakiejś bańce, prawda? Mówimy pewnie o korporacjach, mówimy no, o firmach tak. wielkich miastach. 1%, 1 mężczyzn póki co. No więc właśnie, ale gdzieś, gdzieś, gdzieś no powiedzmy, że ten, ten model zaczyna się rodzić. Może kiedyś stanie się powszechny, prawda? Te możliwości z, się poszerzają. To, co też jest ważne, to nie tylko same rozwiązania prawne, ale też ich realizacja w różnego rodzaju instytucjach, które za to odpowiadają. Jeszcze 10-15 lat temu no, prawie nie do pomyślenia było to, że y, ojciec, który rozstaje się z matką dziecka, no, ma pełną równość w y, dostępie i opiece nad dzieckiem. On ma płacić alimenty przede wszystkim. Tak. Dzisiaj opieka naprzemienna staje się jakby pierwszym z proponowanych rozwiązań. I dopiero kiedy nie udaje się tej... Formy opieki zrealizować wchodzą różnego rodzaju inne interwencje, powiedziałbym, organów państwa. Więc ta zmiana też powoduje, że mężczyznom jest dzisiaj bezpieczniej nawiązywać więź z dziećmi. Mniej się obawiają tego, że gdyby się relacja z partnerką w jakiś sposób załamała, no to oni też zostaną poranieni faktem odebrania im możliwości realizacji własnej więzi z dziećmi, które mhm. wychowują. Także to też ważne jest to, żeby wziąć pod uwagę, że mężczyźni też przeżywają, a propos emocji, Potencjalny strach związany z, ze swoim ojcostwem, czy to przyszłym, czy w tym, którym są w tej chwili. Im więcej będzie takich, powiedziałbym, gwarancji tego, że e, ta więź nie będzie zaburzana, tym łatwiej będzie tym mężczyznom realizować się w tym obszarze i będą oni stawiali ojcostwo na piedestale, a nie gdzieś tam. Na końcu swoich możliwości realizacji swojego życia. Czas na historię z życia wziętą i to będzie historia wzięta z mojego życia. Dobra. Robiłem wywiad z Robertem Lewandowskim chyba dwa lata temu i to był wywiad o sporcie, ale też o życiu prywatnym to musiało być jakoś niedługo po narodzinach drugiego dziecka, Ani i Roberta. Ja zadałem pytanie: Czy ty masz czas pomagać Ani w opiece nad dziećmi? Dobre pytanie, tendencyjne. Wiesz, że. On odpowiedział na to y, szczerze, że stara się, że w tym uczestniczy. I wywiad poszedł, to nie było na żywo. Jasne. I nagle jakaś, y, y, znaczy nie jakaś, no tylko blogerka, ceniona zresztą, y, blogerka zajmująca się właśnie sprawami parentingowymi i, i y, 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 macierzyństwem, strasznie po mnie pojechała. I to podchwyciły też różne portale, co wywołało jakąś dyskusję, że jak ja mogłem w ogóle sformułować tak pytanie. I szczerze, mnie to wiele nauczyło. Ja się o to nie obraziłem, bo istotnie być może to pytanie powinno brzmieć, jak z Anią dzielicie się obowiązkami? A nie założyłem a priori, że dla niego to musi być jakiś wysiłek zaopiekować się tym dzieckiem. Czy tobie udaje się pomóc Ani? Wiesz, no, co? Rozumiesz? Ale to mi też pokazało. I te komentarze tych ludzi, tych komentarzy było masa. I to były komentarze, oczywiście były też takie, że no ale co, normalne pytanie. Wiadomo, że chłop pracuje, a ona wychowuje dziecko, prawda? Kiedy on ma pomagać, jako na treningi, karierę, bla, bla, bla. Ale były też komentarze właśnie w stylu co to za pytanie? Przecież wiadomo, że teraz rodzice się dzielą porówno. Raz matka idzie do pracy, raz ojciec idzie do pracy, raz ona ma wychodne, raz on jest. No jak to jest? Wiesz, bo to nie o czas chodzi, tylko o to pomaganie. To A. słowo pomaganie też we mnie uruchomiło tą interwencję, ale to że Ale jest... się oburzyłeś. Bo może nie, nie ale podobało Ci się wychwyciłem to, to dosyć A. szybko, no bo jakby, w, wiesz, w tym obszarze się poruszam na co dzień. Wiesz, samo sformułowanie tego pytania w taki sposób przez ciebie, to jest doskonały przykład tego, że jak. my jesteśmy, Tak, jak, jak te stereotypy głęboko w nas tkwią. No tak, bo on robi tę karierę, ona też robi karierę, ale jednak ona to przede wszystkim jest matką. Prawda? Tak, ale ja myślę nawet o czymś jeszcze innym. Jeszcze całkiem niedawno, jak mówiło się o ojcostwie, to rozumiało się, że to jest taki pomocnik mamy właśnie. Nie? I nawet twoje pytanie jest: czy udaje Cię pomóc w tak, swojej żonie wychowywać dzieci? I dzisiaj się to bardzo zmienia. Dlatego, że ojcowie już przestają być traktowani jako rodzice mniej kompetentni, drugiej kategorii, ewentualnie pomocnicy mam, tylko zaczynają być traktowani jako pełnoprawni i zupełnie kompetentni opiekunowie i rodzice wspólnych dzieci. I ta zmiana jest niezwykle istotna, ponieważ ona też właśnie ma przełożenie na te różne prawne rozwiązania, o których rozmawiamy. Im bardziej będziemy pokazywali, że ojcowie są kompetentnymi rodzicami, tym mniej takich haseł, jak jedno hasło, które w jakiejś reklamie zauważyłem, bodajże jakichś nie wiem, farmaceutycznych rozwiązań. Jest tam takie zdanie, ja jako matka wiem najlepiej, co jest dla mojego dziecka dobre. To jest takie hasło, które właściwie trzeba by wygumkować dosyć szybko, ponieważ matka nie wie najlepiej, ojciec wie równie dobrze. Szczególnie ten ojciec, który dzisiaj naprawdę bardzo dużo wysiłku wkłada, nawet nie w samą opiekę nad dziećmi, ale w swoją własną zmianę, nad tym, żeby ta jego relacja z dziećmi była pełniejsza. Bo my ciągle, jak mówimy o tym tacierzyństwie, to mamy na myśli małe dzieci. Ale, tak. ale opieka nad małymi dziećmi jest relatywnie najprostsza. Ja wiem, że ona jest angażująca, ja mam piątkę dzieci, więc trochę wiem na Fłopanie. ten temat. No właśnie, jest, jest bardzo angażująca, jest niezwykle energochłonna, ale tak na dobrą sprawę jest bardzo prosta. Dopiero kiedy wchodzimy w okres wychowywania nastolatków, tam się zaczynają e, e, dziać bardzo różne trudne rzeczy i współczesne ojcostwo też potrzebuje wsparcia w tym obszarze. I właśnie to tu najczęściej, jak ja pracuję z mężczyznami, to odkrywam, że bardzo wielu z nich w ich narracji ma coś takiego, że kiedy byli małymi chłopcami, to ci ojcowie byli zaangażowani, ale potem przychodzi jakiś okres w życiu, 7, 10, 12 lat, kiedy ci ojcowie nagle odpadają tych relacji, dlatego że ciężar gatunkowy emocjonalnej relacji z takim dzieckiem, nieważne czy to syn czy córka, no kompletnie nie pozwalał tym ojcom Kompetentnie się zaangażować w Tak, za emocje relacje. płacz, Dokładnie. jakieś pierwsze życiowe Dokładnie. rozczarowania, wszystko jest emocji. Ale, ale negacja. Pamiętajmy o tym. Ale ty, że... ociec no, ma się nie angażować w emocje, tak? No, do tej pory generalnie tak było właśnie to, ta narracja prowadzona, ale mało tego, że się nie potrafił angażować, wiesz, są pewnego rodzaju procesy psych psychiczne. Jeżeli ja jestem na przykład człowiekiem odciętym emocjonalnie, tak to nazwijmy, i mam przed sobą kogoś, kto jakby cały jest w emocjach, no to te emocje, które mam odcięte, one zaczynają dochodzić we mnie do głosu i one mogą być dla mnie obce, nieznane, mogą być zagrażające, więc ja wolę się odsunąć od tego. Takim najprostszym przykładem, niekoniecznie związanym z relacją ojca i dziecka, jest nasza interwencja dotycząca taka powszechna, interwencja dotycząca osoby płaczącej. Kiedy zaczynasz płakać, co zrobić 9 na 10 osób w Twoim towarzystwie? No będzie starało się otrzeć te łzy. Pocieszyć cię, prawda? No, tak. no weź, nie płacz, wszystko będzie dobrze i tak dalej. Ale tak naprawdę, jakbyś się temu przyjrzał, to, to nie jest opiekowanie się tobą, tylko sobą. No tak, bo tobie jest przykro patrzeć na to, że ktoś płacze. Nie, ponieważ ja zaczynam też czuć smutek. Tak? I, no oczywiście, no, to jest empatia. Ja zaczynam czuć smutek, choć może wcale sobie z tego nie zdaję sprawy, to ja go nie chcę czuć. Ja nie potrafię go obsługiwać, więc łatwiej mi jest zająć się tobą i zatamować twoją ekspresję smutku, niż towarzyszyć ci w ekspresji smutku i jednocześnie mieć kontakt z własnym smutkiem. To taki prosty przykład. A jak ten ojciec ma zachować się w sytuacji, kiedy no, na przykład chciałby, żeby syn był taki jak on, jak dorośnie, a na przykład syn płacze, syn ma jakieś takie, wiesz, jest bardzo emocjonalny. Pozwolić dziecku, pozwolić chłopcu płakać, czy nie bądź beksa? Mhm. Wiesz co, to jest takie pytanie, które ja bardzo często słyszę e, w bardzo różnych sytuacjach właśnie głównie z pewną troską o to jak ojciec dobrze żeby się zachował wobec syna który okazuje na przykład strach bo nie mówimy tylko o płaczu wielu chłopców po prostu się boi różnych rzeczy i to jest najciekawsze właśnie że w momencie kiedy rozmawiamy z takimi ojcami którzy deklarują chęć takiego pełnego zaangażowania w proces wychowywania swoich dzieci to wielu z nich właśnie zaczyna się mierzyć z ograniczeniem, które samo wyciągnęło z domu rodzinnego czy ze środowiska, w którym, w którym się wychowywali, i u wielu z nich pojawia się taka tendencja do interwencji, no, powiedziałbym takiej trochę bardziej ostrej. Może bez nazywania kogoś, nie wiem, zacytuję, dupą wołową czy jeszcze innymi epitetami, ale wielu mężczyzn naprawdę nie wie, co ma zrobić. I to jest... Dla mnie najgorsze, co można powiedzieć komuś, kto płacze, a już zwłaszcza jak słyszę, że rodzic mówi coś takiego do małego dziecka, weź się nie masz. Ja wiem, ale to niekoniecznie o małych dzieciach rozmawiamy. znaczy, co to, 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 to znaczy małe dziecko, tak? Jeżeli no no, tak mamy dwóch, chłopcy... trzylatka, to nie, na ogół nie, to nie, nie ale... jest problem. No, ale ale wiesz, jak mam mamy dziesięciolatka... o no no właśnie. właśnie, no to tutaj się zaczynają właśnie te... Ja o tym mówię. Ja, ja, dlaczego dziesięciolatek ma sobie nie popłakać, jak go coś boli albo się boi? Nie w tym rzecz. Chodzi o to, że jeżeli, jeżeli rodzice mają taki pomysł, żeby na przykład czegoś nauczyć syna, na, na tym w dużej mierze też polega wychowanie. Mm -hmm. Wyobraź sobie, że nie wiem, chcesz go nauczyć jeździć na łyżwach. Nie chodzi o same łyżwy, tylko o mierzenie się z trudnościami. Wielu ojców nie patrzy na to w kategoriach, że mój syn ma być łyżwiarzem, tylko jest to pewnego rodzaju okazja do tego, żeby wybudować kompetencje, nie wiem, radzenia sobie w, na przykład z przeciwnościami losu. Pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy, że proces wychowania to jest proces przygotowania człowieka do dorosłego życia. I dorosłe życie, jak chyba większość z nas tego doświadcza, no nie jest skonstruowane tak, że cały czas nas głaszcze, jesteśmy non stop szczęśliwi i wszystkie nasze potrzeby są zaspokajane. I ten proces właśnie budowania kompetencji, doradzenia sobie z różnymi przeciwnościami też w życiu, on wymaga właśnie zdrowej interwencji. I do tej Ale pory... Ale jak ci ludzie mają zdrowo interweniować, jak sami są pocharatani przez życie i przez no własne to dzieciństwo? właśnie powiedzieć, że do tej pory Funkcjonowały te kalki, o których też y, wspominamy. Mm. I dlatego czy ci mężczyźni, którzy chcą w świadomy sposób prowadzić swoje dzieci, w tym synów, ku dorosłości, oni próbują te kalki przepracować, prawda? Bo pe w pewnych momentach takiemu dziecku trzeba odpuścić, ale w innych trzeba je zachęcić. Mm -hmm. I największą przeszkodą są emocje przeżywane przez ojca w tym momencie, a nie sam proces. No, ale czy nie jest też tak, że na przykład ten, ten ojciec wychowany w ten y, stereotypowy sposób, E, e, Próbuję rozwiązać problem zby, albo zbyt łatwo. Bo wiesz, to, dobra, weź się nie masz. Albo weź nie płacz. Mm -hmm. A dlaczego, wiesz, nie porozmawiać? No właśnie o nie, tym mówię. Wiesz, po nicce do kłębka. A czemu ty płaczesz? A czego ty się boisz? A czemu ty nie chcesz iść do szkoły? I dlatego, że sam się tego nigdy nie nauczył ten ojciec tak. i właśnie dlatego się teraz tego uczą. Tylko, okay. że myślę, że, jesteśmy, że, że to może być bardzo trudne, bo nie zawsze chcemy się uczyć nowych rzeczy i czasami, wiesz, wyjście ze strefy komfortu, a niewątpliwie dla takiego faceta nagle przyjęcie innych wzorców rozmów, zachowań i tak dalej jest wyjściem ze strefy komfortu. Oczywiście, że tak. Wiesz, bo on wejdzie w świat, którego nie zna. Słuchaj, jak e, przyglądam się funkcjonowaniu naszej fundacji, która za chwilę będzie 11 lat już w Polsce, to w przeciągu pierwszych 7-8 lat zainteresowania naszą inicjatywą, powiedziałbym, było... No, nikłe. Ale wasza inicjatywa, czyli. Yy, Różnego czyli... rodzaju warsztaty, właśnie, które prowadzimy, które mają pomóc w, między innymi w tego typu mm. sytuacjach, ale w ciągu ostatnich dwóch lat no to jest geometryczny przyrost. Poziom świadomości mężczyzn dotyczący tego, że oni nie muszą funkcjonować w oparciu o te stereotypy, kontakt z potrzebami, świadomość tego, jak ważna jest rola ojca, bardzo otwiera mężczyzn. I to jest taka sytuacja, że wiesz, kiedyś przychodziła tylko drobna garstka mężczyzn do nas na terapię i tak dalej. A w tej chwili ci mężczyźni w swoich środowiskach sami stanowią różnego rodzaju wzorzec i w tym właśnie sposobem zachęcają innych, którzy oczywiście, tych, którzy mają taką motywację, do tego, żeby poszukiwać innych rozwiązań. I jeszcze ostatnia rzecz, dzisiaj te rozwiązania są. Dziesięć lat temu ich po prostu nie było. To też jest bardzo duża różnica. Świat mężczyzn dopiero zaczyna się budzić do tego biegu, marszu, który świat kobiet zrobił już dawno temu. I to jest świetne, że świat mężczyzn zaczyna się budzić, czyli to jest bardzo wstępny proces. Być może dlatego mam tak ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, jaki jest dzisiejszy Oczywiście, mężczyzna, tak. jaki jest wzór męskości. Nie ma. Natomiast wiesz, nie każdy mężczyzna zostanie ojcem, nie każdy mężczyzna chce być ojcem, Prawda? a jednak wciąż jest mężczyzną. Więc wracając do tematu męskości i dzisiejszych wzorców, ty już powiedziałeś coś takiego, że inaczej jest na zachodzie, inaczej jest na wschodzie. Mhm. A ja chcę powiedzieć, że jednak na tym Zachodzie, trzymajmy się faktycznie tego, bo póki co na Zachodzie to widać, mężczyźni też zaczęli się inaczej zupełnie ubierać, inaczej zupełnie zachowywać. Wiadomo, że jest pewna bardzo wąska grupa mężczyzn, tak zwanych celebrytów, mhm. którzy na przykład na rozdanie nagród yy, przychodzą w sukni i to jest pewien performance. I nie bądźmy więźniami stereotypów, za tą suknią wcale nie idzie deklaracja orientacji seksualnej. Oni po prostu mają ochotę założyć kieckę. A jak się przyjrzysz to widzisz tam wiesz umięśnionego faceta, który założył po prostu kieckę. I to wszystko się też zmienia i teraz jak na to patrzeć? Czy w ogóle próbować to definiować, czy jednak wyjść z założenia tak chciał, tak się ubrał? ja znam bardzo dużo męskich facetów, którzy na co dzień chodzą w kieckach. Mieszkają na ogół w północnej Afryce. Druga grupa facetów, którzy chodzą w kieckach, mieszkają w poklasztorach i różnych innych kościołach. Więc ale tak wie, na dobrą sprawę, mówię. tak, ale wiesz, tak na dobrą sprawę, to to, że w naszej kulturze w dalszym ciągu dziecka, no zobacz, to jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko. Ponieważ jak patrzysz sobie na proces emancypacji kobiet, no to Kiecka była kiedyś tym, w czym kobieta właściwie musiała występować. Spodnie były zabronione. Natomiast kobiety, i na tym polegał jakby fenomen współczesnej kobiecości, jakby hmm. zyskały pewną zgodę społeczną na to, żeby włączać do kobiecości to, co było wcześniej stricte męskie. Ale wiesz, tam jest to też bardziej złożona sprawa, bo nagle wiesz, były wojny i faceci szli na front, a kobiety musiały zostać w domu i niekiedy przejmowały obowiązki mężczyzn, oczywiście, bo że mężczyzn, tak. Bo rewolucja przemysłowa też zmieniła rynek pracy. Tak, kobiety y pojawiły się na rynku pracy. Oczywiście, że tak. Natomiast te różne powody, one skutkują takim zjawiskiem, że jakby męskie włączane jest w żeńskie. I dzisiaj nie budzi w nas żadnych wątpliwości czy jakichkolwiek emocji to, że kobieta jest w spodniach. Ale już facet, Ale który chce przesadnie w czyjejś ocenie o siebie dba, może budzić kontrowersje. Dlatego, że póki co ten proces emancypacji poszedł tylko w jedną stronę. Dlatego, że męskie dzisiaj raczej jest definiowane przez negację. Jaki mężczyzna ma nie być? I nie ma takiego e, póki co trendu, który jest równoległym trendem do, tej, do tego, który jest w kobiecości, czyli w dalszym ciągu aspekty kobiece jeszcze nie są włączane w nowoczesną męskość, wyjątkiem, stanowi, wyjątkiem jest właśnie to ojcostwo, o którym mówiłem, ponieważ jest to platforma do włączania na przykład męskiej wrażliwości, emocjonalności i tak dalej. I dlatego my dzisiaj, mężczyźni, jesteśmy w zdecydowanie innym położeniu niż kobiety. Stąd te sukienki, ja dzisiaj mam make-up na twarzy w ogóle. Wiesz, to, to też jest coś, z czym kiedy pierwszy raz w życiu, jakby um, idąc um, nie wiem, do telewizji, na przykład, się spotkałem, to było to dla mnie po prostu A źle się inne. Z czułeś? No dziwnie, dziwnie. inne. Ale Dziwnie, czyli jak? No, no właśnie mówię, to było nie. Nie, męsko. nie Nie, nie w tym rzecz. To było inne. Czyli coś, do czego nie jesteś przyzwyczajony. A w związku z tym musisz jakby na to znaleźć swoją własną odpowiedź. Ale proszę, tu, się, tu, się, tu jednak tak łatwo nie mm -hmm. pozwolę ci przez to prosić, bo inne nie znaczy od razu negujące męskość. A rozumiem, że to było inne i jednak negujące tę męskość, bo przecież ten makijaż był zarezerwowany dla kobiet. Wiesz co, nie myślałam w tych kategoriach i nie sądzę, żeby większość mężczyzn zaczynała jakikolwiek inny sposób swojego funkcjonowania natychmiast przemyśliwać pod kątem tego, czy to jest męskie, czy nie męskie. No nie, no często się słyszy, ej, to jest babskie. No tak, ale też bardzo często się słyszy od kobiet, że nie jesteś niemęski. Okay? Więc siłą rzeczy ta męskość cały czas jest na cenzurowanym. Natomiast wracam do czegoś innego. Jest takie zjawisko, które jest bardzo powszechne wśród mężczyzn, to jest zamykanie się w strefie komfortu. Słuchaj, Jeżeli poszlibyśmy teraz na jakikolwiek wykład, nie wiem, spotkania literackie, cokolwiek, a nawet jeżeli popatrzymy na to, jaki jest procent mężczyzn i kobiet oglądających ten podcast, to bardzo szybko się zorientujemy, że to jest miażdżąca większość kobiet, ale po prostu miażdżąca. Dlaczego? Dlatego, że mężczyźni, którzy zaczynają wychodzić do nauki czegoś nowego, oni w dalszym ciągu mierzą się z tym, z takim, z takim oporem związanym z przyznaniem się do tego, że coś jest wadliwe u nich. Że męskość, my cały czas definiujemy męskość jako problem. To jest jakaś, jakaś wada na dzień dzisiejszy w ogóle męskość. I ta męskość, ona musi w jakiś sposób się naprawić. To jest w ogóle, to słowo naprawienie jest dosyć ważne. Dopiero od niedawna mężczyźni zaczynają rozumieć, bardzo podobnie jak to rozumieją od dawna już kobiety, że różnego rodzaju wychodzenie i uczenie się nowych rzeczy to jest tak naprawdę rozwój, a nie przyznanie się do tego, że ja jestem jakiś dysfunkcyjny i to jest właśnie ten problem w dużej mierze. A skąd się bierze w ogóle to? Bo mam wrażenie, że tak jest. To no nie opieram się na podstawie żadnych badań, tylko swoich przemyśleń i obserwacji. Że, że na przykład ci faceci, nie wiem, w zachodniej Europie, w południowej Europie są jacyś fajniejsi niż, niż my. Są fajniej ubrani, na więcej... Sobie znaczy, jasna rzecz, ja na to zwracam uwagę, nie wiem, bo może dlatego, że pracuję w mediach i gdzieś jeszcze do tego w telewizji, gdzie, więc gdzieś na przykład ym, analizowane jest też to, jak wyglądam, jak się ubiorę na wizję, wiesz, jest jakaś osoba odpowiedzialna w ogóle za ten odcinek mojej pracy, tak? Czyli jak ja wyglądam na tej wizji w tym Dzień Dobry DVN. Więc może dlatego zwracam też uwagę siłą rzeczy na, na to, jak są brani przed mężczyźni i, i mówię tej mojej styliste, ej, słuchaj, tam widziałem na Instagramie jakiegoś takiego Włocha, co miał taką fajną marynarkę, co taka była jakaś tam, nie wiem, fikuśna. Ale tak jak się patrzy na tych facetów, jak się pojedzie na zachód, no to tak, e, i lubią ładnie pachnieć, i lubią sobie, właśnie, wiesz, w kawiarni, się, w, 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 wiesz, siedzi grupa panów, piją sobie kawkę, rozmawiają, świetnie ubrani, to jakaś kolorowa poszetka, tu coś. A u nas ci faceci w większości jeszcze są jacyś tacy szarzy. No, zmęczeni, zmęczeni. i tak dalej. A, a tam, gdzie ci faceci też pracują, też mają żony, też są ojcami, uh -huh. też mają kryzysy, czemu oni tam są tacy jacyś bardziej. No, nie wiem, te, wiesz, nawet nie wiem, jak to określić do końca, ale jakoś patrzysz i widzisz, pewniejsi siebie, yy, zadowoleni z siebie, dbający o siebie, jest fryzura, jest strój, jest zapach, jest. Okej, okay, a u nas co? No, za duże kurtki. Słuchaj, znowu to jest takie pytanie, na które nie ma jednej prostej odpowiedzi. Komuna nam to zrobiła? Też. To znaczy, z całą pewnością Polska jest krajem postkolonialnym. No, nie wiem, że w komunie każdy miał być równy. Nawet nie w tym rzecz. Generalnie w Polsce funkcjonuje to ofiary jest najważniejszym etosem. A tak, bo my zawsze byliśmy czyjąś ofiarą. No nie zawsze. No trochę, ale, ale, ale wiesz, ale z drugiej od, strony, trochę od pewnego tak było. momentu, 123 lata... No tak. Zaborów plus potem 50 lat komuny. No i no nie i, ma co się dziwić, no że my jesteśmy mamy sobie trochę syndrom przed, ofiary. jesteśmy troszeczkę. Znaczy nie ma się co dziwić, że mamy syndrom ofiary, ale ja się dziwię, dlaczego my go ciągle kultywujemy. Ale słuchaj, bo łatwiej się zarządza ludźmi, którzy się boją. Ja uważam, że politycy wykorzystują tę naszą słabość. Wiesz, do niedawna rządzący zawsze musieli mieć jakiegoś wroga. Wroga nie tylko dla nich, ale dla całego społeczeństwa. To mógł być wróg wewnętrzny albo zewnętrzny, ale musiał być wróg i my musieliśmy być ofiarą. Ofiara to niekoniecznie. Ten ten, kto się boi, tylko ten, kto oddaje sprawczość. To jest tak. taka podstawowa różnica. I w momencie, kiedy my funkcjonujemy w Polsce właśnie w tym etosie, to cały czas jest takie przekonanie, że to coś na zewnątrz musi coś sprawić. Zauważ jedną rzecz. My jesteśmy w tej chwili 21 gospodarką świata. Jeżeli podróżujesz po świecie, to bardzo szybko się zorientujesz, wracając do Polski, że my tutaj mamy. Niejednokrotnie dużo lepsze rozwiązania niż na Zachodzie. Lepsze drogi, lepsze pociągi, dużo, wiec, dużo więcej lepszych rzeczy. Mhm. Ale my w to nie wierzymy. My w dalszym ciągu, mówię teraz generalnie społecznie, mamy dosyć negatywne podejście do Polskości i tego, co jest w naszym kraju. Nie mówię teraz o żadnym patriotyzmie, tylko o tym, co my tutaj w ogóle mamy, w jakich warunkach żyjemy i tak itd. I to jest jakby pierwsza rzecz, dla której ta sprawczość jest generalnie wykastrowana u mężczyzn bardzo mocno również. Mhm. To I znaczy mogę być pewnym siebie i jednocześnie funkcjonować w etosie ofiary. To się to nie da tego zrobić. Okay. Ale druga rzecz jest taka, że. Boże, to już jest ile? 20, no 30 lat, prawda? za chwilę będzie 35 lat. Jak w Polsce zaczęły się przemiany y, y, systemowe. Mhm. I współcześni mężczyźni, mam na myśli mężczyzn mojego pokolenia, a nie tych najmłodszych. A zdradzisz, ile masz lat? No, wystarczająco dużo, żeby być X-em. <laughs> to jest tak, że ci mężczyźni w bardzo krótkim czasie przeszli przez nieprawdopodobną ilość zmian. Zmian związanych z systemem funkcjonowania państwa, zmian ekonomicznych, społecznych, kulturowych, gospodarczych i to wszystko w 30 lat. Okej. Okay? Wiesz, Dzisiaj, kiedy patrzysz sobie na mieszkańców Zachodu, to oni nie mieli takiej dynamiki. Ta cała emancypacja, która w Polsce zaszła, bardzo szeroko pojęta, nie tylko emancypacja związana z feminizmem, ale emancypacja od komuny, od bezradności, od zależności, od biedy, od szarości to wszystko dźwignęło jedno pokolenie. Okay? No tak. I tego nie ma ani Niemcy, ani Anglicy, oni tego nie musieli czy robić. Czy Włosi, czy Hiszpanie. Wiesz, ich mam tak przed oczami, jak no tak. mówię o tym, że na Zachodzie są fajniejsi. Ale wiesz, oni jakby wystartowali w innym miejscu swojego życia. Ale czekaj, czyli czy oni też mieli, oni przez to, że, że nie mieli tylu bodźców tak silnych i tyle, tyle rewolucji we własnym życiu. Raczej tych rewolucji. Rewolucji, rewolucji. Mhm. Mm, oni mieli czas zająć się sobą, skupić na sobie, na rozwoju, na, na Powiedziałeś wiesz, dzisiaj takie zdanie, że coraz więcej mężczyzn nie chcę już być zainteresowanych karierą, tylko życiem i ojcostwem. Co wynika z badań, ale, się tu ale teraz badaniami. Powiem, o których mężczyznach mówimy? Mówimy o mężczyznach, którzy dojrzeli w dobrobycie, którzy już zaczynają funkcjonować tak, jak tamte pokolenia funkcjonowały w krajach zachodnich, kiedy już nie trzeba walczyć o pracę. Wiesz, Ja pamiętam bardzo dobrze, jak w Polsce były miliony do zarobienia. Jak bezrobocie było na poziomie 25%, a inflacja wynosiła, no nie pamiętam, chyba 900, ki kilkaset procent. To są w ogóle dzisiaj jakieś abstrakcje dla większości ludzi. W związku z tym poziom stresu, który towarzyszył temu pokoleniu, i dotyczy to nie tylko mężczyzn, ale też kobiet, no jest po prostu niewyobrażalny ludziom, którzy mieszkają na zachodzie. Tam jest komfort od dawna. A wiem to, bo mam bardzo bliską rodzinę, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Australii. To jest naprawdę inny kontekst życia. Czyli my byliśmy umęczeni tym życiem, a jak człowiek jest umęczony tym życiem? No słuchaj, nieprzypadkowo Xy ich podstawowym jakby motorem do życia jest w ogóle pracowanie, bo to była podstawowa walidacja, to była aspiracja. Wiesz, jak w latach 90. jak pojawiły się możliwości, to wreszcie ta tęsknota za tym, żeby być częścią zachodu, Umożliwiła realizację tych tęsknot, ale to za darmo nie było. No tak. Za darmo też w takim wymiarze prawda, emocjonalnym życiowym. To właściwie to jest takie pokolenie, które jest pokoleniem olbrzymiego przełomu, naprawdę bardzo dużo różnego rodzaju przemian w krótkim okresie e, czasu, czyli właśnie w przeciągu 30 lat. I teraz ci młodsi mężczyźni, oni są już trochę nauczeni innego sposobu funkcjonowania, bo i warunki na to pozwalają. Oni już mają benchmark w postaci swoich własnych rodziców, którzy tak, a nie inaczej funkcjonowali życiowo i mają wybór. Dzisiaj to można robić. Kiedyś nie można było hmm. tego robić. Ja pamiętam, jak w szkole średniej nosi chciałem nosić długie włosy, to mnie ze szkoły chcieli zwolnić. Wyobrażasz to sobie? Straszne. Pamiętam, Ale tak było. No. Pamiętam bardzo dobrze trzecią klasę podstawówki, kiedy w mundurkach musieliśmy chodzić dookoła e, w parach po korytarzu i pana od fizyki z, taką, e, z takim pejczykiem który po prostu, jak mu się coś nie podobało, to podchodził i ciałał tym, tym. No wyobraź sobie takie rzeczy dzisiaj? Niedopuszczalne, no więc, wiesz, no więc, to nie jest kwestia wyobraźni, to jest niedopuszczalne. No więc wiesz, my naprawdę jesteśmy krajem, w którym jest bardzo dużo traum transgeneracyjnych. I te traumy, one dopiero teraz zaczynają się leczyć. Od kiedy mamy psychoterapię w Polsce? No, wiesz, wciąż bardzo utrudniony dostęp do niej. I niestety tak jest, ale dzisiaj świadomość w ogóle faktu, że ona jest i możliwości sięgnięcia jest niebywale większa niż 15 lat temu. Prawda? Więc my jesteśmy, my jesteśmy w zupełnie innym miejscu rozwoju społecznego niż kraje zachodnie. A to też oznacza, że też nasze priorytety są inne, nasze kompetencje są inne. I to, że młodzi mężczyźni zaczynają funkcjonować bardzo podobnie jak ci na zachodzie, to wynika między innymi z tego, że mają już pewną bazę bezpieczeństwa. Która została stworzona przez to, że kraj jest w dobrobycie. No, co, by, co by nie mówić, to jesteśmy krajem dobrobytu. No jednak, tak, tak, tak. Ale oprócz tego mamy możliwość zaczerpnięcia wiedzy, jak to tam funkcjonuje. A kiedyś nie było szans wyjechać stąd, żeby zobaczyć, jak funkcjonują nie wiem, Niemcy, Francuzi. To tylko jakieś były fantazje na ten temat, albo jakieś urywki filmów w telewizji. Zmierzając powoli do, do końca, choć moglibyśmy pewnie rozmawiać do rana, ale nawet podcasty nie trwają tak długo. Jasne. Ehm... Bo teraz wspomniałem o tych facetach, którzy mają odwagę, bo to jest wciąż moim zdaniem odwaga, biorąc pod uwagę, co ich może za to spotkać. Więc ci faceci, którzy mają odwagę e pojawić się w sukni na czerwonym dywanie, ale wiadomo, to jest mały promic, są aktorzy, prawda? Timothy Chalamet, prawda? czy Harry Styles, i, i są wciąż uwielbiani, prawda? No, ale patrzymy na nich jako na, na artystów, artysta tak, może tak, więcej. Tak, tak. Ale teraz wyobraźmy sobie sytuację, że facet widzi coś takiego i myśli, nie, no jak to przecież no, 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 tak nie może być. Tak nie może być. Albo facet ojciec, mhm. bo bardzo chciałbym, żebyśmy pamiętali, że ta męskość i faceci to nie tylko ci ojcowie, ale ma, ma syna tu obok siebie i ten syn mówi, o, jakie fajne, jakie fajne cekiny ma ten pan i tak dalej, albo o, ma odsunięty pępek jak mama. jasne Jak to tym rozmawiać? Jak to tłumaczyć, żeby. No nie wiem, wydaje mi się, że dobrze byłoby nie tworzyć takiego poczucia wyobcowania i potępienia. Wiesz co, to niestety nie jest tak, że to jest do dźwignięcia przez ojca, matkę i najbliższych, którzy mieszkają w czterech ścianach. Dam ci przykład. Pewnie mi nie uwierzysz, ale ja, ale ja czasami, szczególnie jak byłem trochę młodszy, to lubiłem się ubrać właśnie w taki sposób, który niekoniecznie jest związany z tą szarością. A w co? Kolory? Kupowałem sobie jakieś tam buty na zachodzie takie. Trochę inaczej wyglądałem. I słuchaj, to było niesamowite, że nie wiem, wsiadałem do tramwaju, albo wysiadałem z niego, no, i przechodziłem koło chłopaków, którzy układali kostkę brukową. I tylko słyszałem, kurwa, pedał, nie? Więc to jest pierwsza so, sprawa. To jest niesamowite, że, że słowo, którym najłatwiej obrazić mężczyznę w Polsce, to pedał. Jak zajdziesz komuś drogę na ulicy, ty pedale, jak jedziesz? No tak, czy nie męski wiesz, to jest jakiś taki wykastrowany. Nie, no, to, wszystko jest nie takie, jak powinno być. No. To, jakby to jest zupełnie drugi biegun męskości. Mm. tak? Drugi przykład. Przewiedziałem sobie z Maroko dżelabę. Dżelaba to jest taka właśnie suknia, powiedziałbym. W której Marokańczycy na co dzień chodzą. Ma taki kaptur czarnego koloru. I w tej drzelabie i w sandałach, pamiętam dokładnie, poszedłem jeszcze do sklepu Tesco mm -hmm. z moją córką. Mm -hmm. Słuchaj, to było niesamowite. Wchodzę do tego sklepu i większość ludzi, szczęść Boże, do mnie mówiła, bo mnie brali za jakiegoś. <gulownego> mnika. No więc wiesz, to chodzi o to, że ludzie próbują jakoś sobie wytłumaczyć zjawisko, które jest dla nich niezbyt często spotykane. I odnoszą to do tego, co jest dla nich bezpieczne. I ta masa krytyczna. Ona dopiero powoduje zmianę, i to wcale nie dotyczy ubioru. Ja pamiętam, jak 30 lat temu ludzie próbowali biegać joggingu prawie mm -hmm. człowieku. To, to nie masz co robić i to, to znowu były takie negatywne y, komentarze, to to głupota, to czasu, ale to wiesz, to, bieganie zwykłe, no dzisiaj jak nie biegasz, to jest coś z tobą nie tak. Dlaczego? Dlatego, też że to się stało... w określonych miejscach i aglomeracjach, no umówmy się. No okej, okay, ale wiesz, masa krytyczna oraz świadomość tego, po co to bieganie jest, ona też zmienia percepcję ludzi, mm. więc tak naprawdę Społeczeństwo musi być najpierw gotowe do tego, żeby ta zmiana nastąpiła i być może ci celebryci trochę informują w ten sposób pewne trendy, natomiast sam ojciec i sama matka tego nie załatwią, bo jest jeszcze szkoła, są różnego rodzaju inne środowiska, w których ten chłopiec wracając, on cały, Socjalizuje czas, się on cały czas podlega presji społecznej i ma do wyboru. Albo będzie chodził w sukienkach i będzie wykluczony społecznie, albo się dostosuje i jednak będzie miał te relacje. Wiesz, pół biedy z tymi sukienkami, ale tu też ja myślę o, o pewnej wrażliwości właśnie, czyli to, od czego zaczęliśmy, tak, że, że nagle w tej klasie, gdzie wszyscy na przerwie lecą grać w piłkę, on, nie wiem, będzie wolał robić rzeczy, które wydaje nam się, że, nie wiem, powinny być zarezerwowane dla jego koleżanek. Albo dobra, już nie stójmy na takich scenariuszy, po prostu się, nie wiem, rozpłacze, albo powie, że się źle czuje, mm -hmm. albo coś. A jednak tam. Czy znaczy, to się powoli zmienia, ale wiesz. To, ale powoli. To nie jest tak, że my sobie tutaj we dwóch usiądziemy, powiemy, dobra, od dzisiaj no możemy płakać, chodzić w sukienkach i, i się dokona zmiana. Absolutnie nie. A nie jest w ogóle tak, trochę, że, że, że my wszyscy, którzy. Ja, ja tutaj nieśmiało nie siebie dorzucę do tej grupy, ale y, ci wszyscy, którzy dyskutują o tym, o, o męskości, kobiecości, stereotypach, zmianach społecznych i tak dalej, że my troszkę oczekujemy. Za dużo też od ludzi, od społeczeństwa, od naszego otoczenia. Wiesz, Nie, nie każdy będzie wolnością wiodącą lud na barykady, jak na obrazie Delacroix, i nie każdy będzie wiódł ludzi do jakiejś rewolucji obyczajowej, czy też ewolucji, może nawet, bo tu o rewolucji chyba nikt nie mówi. Po prostu może to jest trudne i nie ma co oczekiwać, że nagle społeczeństwo się zmieni. Tak, to jest trudne i nie ma co oczekiwać, że nagle społeczeństwo że się żaden zmieni. Żaden robotnik, który układa kostkę brukową, zachwyci się Twoimi, nie wiem, Kolorowymi butami. To jest jedna rzecz, ale to, czy on się zachwyci, czy nie, to jedno. Natomiast, jak ja sobie poradzę z jego wypowiedzią, to drugie. A to w ogóle jest inny temat. A żebym ja sobie poradził z tego rodzaju wypowiedzią, to muszę mieć pewną grupę wsparcia. Mhm. I te nasze rozmowy są właśnie po to. Nie po to, żebyśmy nagle wszyscy zaczęli inaczej myśleć, tylko żebyśmy mogli spotykać się z podobnie myślącymi do nas i dzięki temu dokonywać pewnych zmian. Mhm. I wspierać się nawzajem w tym. I to o to chodzi. Ale jednak chyba jest taka we wszystkich potrzebnych bycie akceptowani. Jesteśmy zwierzętami społecznymi, no to nie ma innej opcji. Każdy z nas potrzebuje akceptacji, uznania. Słuchaj, jak prowadzę warsztaty dla mężczyzn z relacji. Relacje z kobietami, ok? Jest tam taki fragment, kiedy rozmawiamy o potrzebach relacyjnych. To wyobraź sobie w rankingu potrzeb relacyjnych, która ma numer jeden. Nie Ma Akceptacja. Mężczyźni potrzebują być akceptowani przez swoje partnerki. Czy w ogóle potrzebują być akceptowani? To jest bardzo ważne. Tak? Docenienie, akceptacja. Oczywiście moglibyśmy wejść głębiej i sprawdzić, dlaczego tak się dzieje, ale to wcale nie jest seks, to wcale nie jest jakiś rodzaj, nie wiem, gratyfikacji finansowej, tylko chcą być przyjęci, zaakceptowani. I ci właśnie mężczyźni chcą powoli dokonać zmiany w kontekście swojego osobistego funkcjonowania w świecie, ponieważ bardzo wielu z nich. Już ma dosyć udawania, dosyć samotności. W jednym z kręgów, o których już wspominałem, mieliśmy też dyskusję na temat patriarchatu. Czy ten patriarchat to rzeczywiście samo zło, czy jakieś są pozytywy tego. Ja to bardzo skrócę, bo to w ogóle na drugi odcinek. Ale wyszło nam z tej naszej dyskusji, że współczesny mężczyzna, który próbuje funkcjonować w oparciu o ten stereotyp patriarchalny, tego życia sprowadza się do dwóch właściwie aspektów. Musieć czyli to jest terror powinności, a drugi to jest wyrobić się, czyli spełniać oczekiwania. Mm -hmm. no to, to jest klatka kompletna. Niektórzy się w niej odnajdują, mają kompetencje do wyrabiania się i wtedy mają gratyfikację mm -hmm. społeczną, ale wielu nie. Mm -hmm. To pozostaje życzyć, żebyśmy nie żyli w żadnej klatce. I tak będziemy, natomiast raczej ja bym życzył sobie i e, słuchaczom tego, żeby świadomie funkcjonowali w tych ramach, które i tak, i tak mamy. I mieli jak najszersze pole wyboru w tych ramach. Chodzą słuchy, że prawdziwych facetów już nie ma. Jak bardzo nieprawdziwe jest to zdanie? Ja myślę, że jest bardzo nieprawdziwe, ponieważ jest bardzo wielu prawdziwych facetów, to znaczy takich, którzy pokazują prawdę na swój temat. Czyli funkcjonują w swojej prawdzie, a nie wyrabiają się w stereotypach. To jest świetne. Dzięki. To jest świetne. Dziękuję Ci bardzo. Również dziękuję.